Informacja do zadań od 9 do 10. Przygotowano dwa wodne roztwory. Kwasu siarkowego 6 o stężeniu 0,01 mol na decymetr sześcienny, to jest roztwór pierwszy, i wodorotlenku sodu o pH równym 13, to jest roztwór drugi, do którego dodano kilka kropli alkoholowego roztworu fenoloftaleiny. Podczas mieszania roztworów pierwszego i drugiego zachodzi reakcja opisana poniższym równaniem. Czyli mamy tutaj jasno sprecyzowane w tym równaniu, że nie powstaje nam wodorosól i reakcja zachodzi w stosunku stechiometrycznym 2 do 1 wodorotlenku sodu do kwasu siarkowego 6. Zadanie 9. Do kolby zawierającej 100 cm sześciennych roztworu pierwszego dodawano niewielkimi porcjami roztwór drugi. Oblicz pH roztworu, który powstał po dodaniu 50 cm sześciennych roztworu drugiego do roztworu pierwszego. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości roztworu pierwszego i dodanego roztworu drugiego. Przepiszmy sobie tutaj równanie reakcji, tak żebyśmy mieli wszystko możliwe do podpisania pod spodem. Dwójkę przed NaOH i dwójkę przed H2O dajemy. Wiemy, że stężenie roztworu pierwszego, czyli kwasu siarkowego 6, to jest nasz roztwór pierwszy, to będzie 0,01 mol na decymetr sześcienny. Natomiast nasz roztwór drugi ma pH równe 13, co jest tutaj opisane. To oznacza, że pOH tego roztworu jest równe 1, bo pH plus pOH dowolnego roztworu wodnego jest równe zawsze 14. Przynajmniej w tych warunkach, które są opisywane na maturze. A to oznacza, że stężenie anionów wodorotlenkowych w tym roztworze NaOH jest równe 10 do minus pierwszej, czyli po prostu 0,1 mol na decymetr sześcienny. NaOH, czyli wodorotlenek sodu, jest mocnym elektrolitem, czyli on dysocjuje w 100%. To oznacza, że stężenie NaOH musi być równe stężeniu OH-, czyli wynosi 0,1 mol na decymetr sześcienny. Mamy również podane objętości tych roztworów. Dla pierwszego roztworu jest to 100 cm sześciennych, czyli po prostu 0,1 decymetra sześciennego. Dla roztworu NaOH jest to 50 cm sześciennych, czyli po prostu 0,05 decymetra sześciennego. Na tej podstawie możemy sobie wyliczyć, jaka jest liczba moli wodorotlenku sodu. W tym przypadku to będzie stężenie razy objętość, przekształcające wzoru na stężenie molowe, i wyjdzie nam, że jest to dokładnie 0,005 mola. Natomiast liczba moli H2SO4 policzymy ją tutaj dokładnie w taki sam sposób, czyli mnożąc stężenie molowe razy objętość roztworu C razy V, wychodzi nam po przeliczeniu, że jest to 0,001 mola. Na podstawie liczby moli widzimy ewidentnie, że mamy tutaj nadmiar NaOH. Dlaczego? Ponieważ kwasu siarkowego 6 znajduje się w roztworze 0,001 mola. Widzimy, że 0,001 mola H2SO4 przereaguje stechiometrycznie z 2 razy większą ilością NaOH, czyli z 0,002 mola NaOH. To nam wskazuje ewidentnie, że mamy tutaj nadmiar NaOH. A teraz możemy sobie przeliczyć ten nadmiar bardzo dokładnie, ponieważ wiemy, że nasza liczba moli NaOH, tą, którą mieliśmy na początku, to jest 0,005 mola. Z tych 0,005 mola przereagowały nam zaledwie 0,002 mola. Po reakcji nasz nadmiar stanowiły 0,003 mola NaOH. Mamy już liczbę moli NaOH. Potrzebujemy jeszcze objętość naszego roztworu po tej reakcji. Objętość naszego roztworu to będzie zsumowanie tych objętości dwóch roztworów, które ze sobą wymieszaliśmy. Czyli to będzie 0,1 decymetra sześciennego plus 0,05 decymetra sześciennego, co daje nam 0,15 decymetra sześciennego, albo inaczej 150 cm sześciennych. I teraz możemy sobie to podstawić do równania, w którym wyliczymy nie tylko stężenie samego NaOH, ale jednocześnie stężenie OH-. No bo jakby nie patrzeć, wodorotlenek sodu dysocjuje pod wpływem wody w 100% na kation sodu i anion wodorotlenkowy, więc stężenie NaOH jest równe stężeniu OH-, a nas interesuje stężenie OH-. To będzie się równało 0,003 mola podzielić przez
15 setnych decymetra sześciennego, co po przeliczeniu na kalkulatorze daje nam 2 setne mol na decymetr sześcienny. Teraz musimy sobie wyliczyć wartość pOH. To się równa ujemny logarytm ze stężenia OH-. Czyli podstawiając dalej, to jest po prostu ujemny logarytm z 0,02, z 2 setnych. Teraz musimy sobie spojrzeć na karty wzorów, strona 10, i odczytać wartość tego logarytmu. Zapisujemy na początku jeszcze minus. I jest to wartość minus 1,699. Logarytm z 2 setnych. Czyli jak te minusy nam się skrócą, to będzie 1,699. Jest to wartość pOH, natomiast nas w zadaniu proszą o obliczenie wartości pH tego roztworu. pH jest równe 14 minus pOH, a to oznacza, że jest to 14 minus 1,699, czyli to się równa, po przeliczeniu na kalkulatorze mamy 12,301. Taka odpowiedź wystarczyła, aby uzyskać pełen punkt za zadanie 9. Co ważne, tutaj nie było konieczne przyjęcie jakiegoś konkretnego zaokrąglenia, ponieważ w poleceniu nikt nas o to nie prosił.